Amerykańska strefa stabilizacyjna, odprawa w bazie wojskowej. Porządku w naszej strefie będzie strzec kilka tysięcy żołnierzy. Będą nam pomagać specjalne oddziały irackiej policji. Dysponujemy nowoczesną bronią. Wszelkie transporty, w tym transporty żywności, środków higieny i lekarstw, będą osłaniane przez pancerne wozy. W powietrzu kontrole będą sprawować nasze najnowsze myśliwce. Oraz helikoptery. Odpowiednią koordynację naszych działań zapewnia najnowszy sprzęt łącznościowy. Oprócz tego przekupujemy wszystkich znaczących przywódców. Zwerbowaliśmy już także ogromną liczbę irackich agentów specjalnych. Cała akcja będzie nas kosztować wiele milionów dolarów, ale po pięciu latach wszystko nam powinno się zwrócić z nawiązką. Polska Strefa Stabilizacyjna. Odprawa w bazie wojskowej, poświęcona utrzymaniu porządku w tej strefie. A więc tak: Dywizja Kazia zajmie się zaopatrzeniem, Dywizja Heńka transportem, Dywizja Tadzia będzie odpowiedzialna za magazynowanie, a Dywizja Romka za dystrybucję wódki wśród lokalnej społeczności. Koszty powinny nam się zwrócić po miesiącu.